Dzień dobry, moi mili, Maciek z firmy Mavcar z tej strony. A oto samochód, o który bardzo często pytacie, przede wszystkim ze względu na wersję nadwozia. Bardzo dużo osób pyta, Audi A4 B8 w sedanie. Jest to model przedliftowy z 2008 roku z przebiegiem 236 tysięcy. Czyli jak na 15-latka teraz przebieg nie jest wielki, bo jakby to był 200, znaczy 20 rocznie, to by wóz miał około 300, czyli coś można powiedzieć 15 rocznie, może mniej, nie będę teraz liczył, sami sobie policzycie, jeżeli chcecie. Według mnie przebieg jest taki, jak powinien być to diesla, bo diesel lubi robić kilometry. 143 konie, nie wiem, czy wspominałem, manual, bo dużo osób woli manuala. Jeszcze jest to taki, ten model jeszcze rządzi się prawem starego rynku, ale gdy macie już model B9, większość osób pyta o automata, bo jest wygodniejszy w jeździe. Co o tym wozie? Jak widać, jest bardzo ładny. Widać, że ktoś ten wóz uszanował i dobrze utrzymał i nie niszczył go, nie jest poobijany, pozdzierany, ani nic z tych rzeczy. Oczywiście ma big xenony z przodu, czyli stylistyka już jest taka fajniejsza niż od zwykłej lampy. No oczywiście chromy, alufergi i takie rzeczy nadają mu eleganckiego wyglądu, już takiej lekko eleganckiej sportowości. A z wyposażenia jeszcze teraz nie będzie tego widać, ale są fabryczne czujniki parkowania. Pokażę Wam, jak ładnie jest czysta rura od wydechu. Widać, że wszystko i DPF jest na swoim miejscu. Technicznie od wozu nie ma się czego doczepić. Auto jest bezwypadkowe. Jedyne lakierowane elementy to macie przednie błotniki i jest to, jak mierzyłem, 120-140 mikronów, czyli druga warstwa i maska około 200-200 paru. Ale wiadomo, wóz nie jest po dzwonku czy po czymś takim, tylko w tych samochodach bardzo często macie odpryski na masce od kamieni, a ranty przednich błotników też mają to samo, uderzają po prostu spod kół, jak ktoś ma jakieś większe koła i często są do lakierowania. Jeżeli niektórym osobom to przeszkadza przy 15-letnim Audi, no to ja z takimi osobami nie chcę robić interesu, bo malkontenci mi nie są potrzebni, bo takim osobom nigdy nie dogodzisz. Jeden zobaczył później, że maska jest w oryginale, ale ma 10-15 odprysków od kamyków, od jazdy autostradowej, będzie marudził, że jest do malowania. Drugi zobaczy, że ma 200-300 mikronów, niedobrze, bo nie oryginalny lakier. Tak to można sobie rozmawiać przy wozach 3-4-letnich, gdzie to jeszcze może nie miało się prawa stać, czy lakiery są coraz bardziej cienkie i coraz szybciej się zużywają. No co, jeszcze z przodu macie przeciwgielne, to standard. Raz chyba w życiu miałem bez przeciwgielnych taką B8. I z tej stycy Wam powiedziałem, technicznie naprawdę bez zarzutu. Ja pomiar miernikiem zaraz zrobimy. I chyba z takich rzeczy ważniejszych zewnętrznej strony by było na tyle. Jeszcze teraz widzę sobie, że mamy roletki w tylnych szybach, czyli jakby chciał ktoś jeździć z dziećmi, na pewno będzie im to umilało drogę, bo nie będzie tak słońce mocno raziło po oczach. No i oczywiście przy okazji też pamiętam, że mamy z tyłu w tylnych fotelach ISOFIX. A, no i jeszcze Wam nie wspomniałem, oczywiście jak nagrywałem pojazd na zewnątrz, że jest bardzo nietypowa rzecz, bo wóz od początku do końca przez 15 lat ktoś serwisował w serwisach Audi. Tu widzicie jego pierwsze wpisy. Przejdźmy sobie dalej. Od razu widzicie, jaki jest pliczek tych wszystkich dokumentów potwierdzających te serwisy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, Audi. Proszę, lecimy dalej. Tutaj też macie Audi.
Tutaj nawet wymiana paska rozrządu przy 167. One na pierwszą wymianę na 180 mają, więc następna powinna być około przy 300, jakby tutaj nie patrzeć, 40. Może nawet można to zrobić troszeczkę wcześniej, więc jeszcze macie sporo czasu. Tu też Audi w 19 roku. W 22 przy 230 Audi. Więc wóz jest bardzo dobrze wyserwisowany. Dlatego też czuć, że jedzie się nim naprawdę sztywno, świetnie. Silnik pracuje bardzo dobrze i nie ma się do niego do czego przyczepić. A teraz Wam opowiem o wewnątrz, bo jest bardzo ładny. Zacznę sobie od kierownicy. Spójrzcie, auto ma 15 lat, a kierownica to jest dosłownie jak nowa. Postaram się Wam to pokazać, bo tutaj zawsze ciężej złapać ostrość, ale kierownica widać, że nie była kombinowana, obszywana, jest w bardzo dobrym stanie. To samo przyciski, wszystko, te pikowanie skóry, bo ogólnie jest taki tutaj pakiet ala, no kształt foteli jest jak S-Line, ale po prostu jest to taki welur, który jest cieplejszy. Proszę, pokażę Wam lewą stronę, mój boczek cały niezjechany. Tutaj też jest wszystko dobrze, oczywiście regulowany w górę, dół i tu elektrycznie lędźwie, 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka, otwieranie z tyłu, tylnej klapy, centralny przełącznik od świateł, macie automat, wiadomo jest to powiązane z ksenonem, tak samo czujnik deszczu przeciwdzielny, na środku macie ekran, jest czerwony, pokazuję Wam z komputerem, bo niektóre są nawet takie bez komputera, tu możecie zobaczyć spalanie, zasięg, tu macie też manetkę od tempomatu. Na środku kolorowy wyświetlacz, sprawny, nie są spalone neony, ładnie podświetla. Tutaj miejsce na kartę SD, bo nie każdy ma. Radyjko, podgrzewane fotele, klima, jednostrefowa, automatyczna. No i coś w tych pierwszych rocznikach było rzadziej. Macie auto hold, czyli auto Wam trzyma na luzie, jak się idzie mocniej hamulec, trzyma Wam na światłach. A jeżeli ruszycie, po prostu tak jakby lekko odpuszcza ten hamulec ręczny. Spójrzcie, jak wygląda mieszek, bardzo ładny, kierownica, znaczy gałka też ładna. To też nie jest podrapane, bo często ludzie tu rzucają gdzieś w to miejsce klucze i to bywa poobijane. Jest ładne, czyste, miejsca na kubki, jakiś schodek i podłokietniku, aux, fotel pasażera, z tyłu fotele i sufit, wszystko bardzo ładnie, bardzo czysto, tak samo jak i w bagażniku, bo bagażnika Wam nie pokazałem, ale jest czyściutki, przyjemny. Naprawdę powiem Wam, że jest to jedna z lepszych, jakich miałem, był ósemek z początkowych lat produkcji. Nie ma się do czego naprawdę przy niej przyczepić, widać, że ktoś szanował ten samochód i o niego dbał. Cóż, o wozie to tyle. Jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub e-mail, albo moje media społecznościowe, tak jak Mavkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co mam aktualnie w ofercie, bo takich B8-ek mam 5 sztuk, od poliftów do benzyn, więc wybór jest dość duży. To wbijcie na mavkarautomoto.pl. A jeżeli chcecie, żebym takie auto Wam poszukał na zamówienie, możecie się ode mnie odezwać, bo jeżeli to auto się mogło oczywiście z filmu sprzedać, jeżeli go oglądacie, piszcie. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie sobie kupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę je Wam podrzucić na lawecie.